Agnieszka Jankowska, witam Państwa 5 czerwca i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia, a w nich między innymi 25 milionów dotacji dla Lubina. Skala przedsięwzięcia jest duża. Koleje dolnośląskie odjeżdżają. Prezydent się spóźnił. W ciągu 4 miesięcy nie jesteśmy w stanie wydać decyzji. 25 milionów złotych na przebudowę osi drogowej Lubina od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 do ulicy Biedronkowej. Chodzi o ponad 3-kilometrowy odcinek. Prezydent Lubina Robert Raczyński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali porozumienie w tej sprawie. Inwestycja ma kosztować blisko 30 milionów złotych. To największe zadanie drogowe, jakie będziemy realizować zaraz po budowie obwodnicy lubińskiej, podkreśla prezydent Lubina Robert Raczyński. Przebudowa dotyczyć będzie dawnej drogi wojewódzkiej, którą miasto przejęło w ciągu ostatnich lat właśnie od województwa w ramach wymian i porządkowania dróg. My nie zamkniemy całej drogi jednego dnia, proszę się nie obawiać, tylko ona będzie etapowana, tak? Akurat dobrze się składa, bo droga numer 3 będzie kończona w czerwcu przyszłego roku. W związku z czym ten ruch, który krąży po Lubinie jeszcze jako część drogi numer 3, zniknie nam. Lubin otrzyma 85% unijnej dotacji na to zadanie. Remont realizowany będzie etapami i potrwa około roku. Tu na podkreślenie zasługuje fakt takiej kompleksowości, że tam praktycznie wszystko to, co jest wzdłuż drogi, pod drogą, obok drogi, w tym projekcie jest. Bo i wspomniane tu ścieżki rowerowe, ale i pełna wymiana infrastruktury. Miasto szacuje, że jesienią bieżącego roku będzie już gotowe do rozpoczęcia prac. Prac, których w tym miejscu nie było od lat. Skala przedsięwzięcia jest duża i wymagała też z naszej strony bez przebudowy wokół dróg, czyli obwodnicy, nigdy byśmy jej nie zamknęli, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że wówczas miasto w ogóle by nie funkcjonowało. Przypomnijmy, wniosek na przebudowę tych dróg złożony w województwie przez Lubin początkowo został odrzucony. Miasto złożyło odwołanie, które zostało uwzględnione. Koleje dolnośląskie mówią dość, w Legnicy inwestować się nie da, rozważamy przeniesienie siedziby spółki do innego miasta. Jeden z największych lokalnych pracodawców traci cierpliwość wskutek urzędniczej arogancji Zarządu Dróg Miejskich i sprawę stawia na ostrzu noża. Tematem zajął się Bartłomiej Rodak. Koleje Dolnośląskie, przewoźnik ceniony w całym regionie, a wszystko wskazywało na to, że także przez władze Legnicy, gdzie mieści się siedziba spółki, ustami swojego prezesa daje wyraźny sygnał. Tak dalej być nie może. Kilkanaście milionów złotych, które chcieliśmy tu zainwestować, pewnie będzie zainwestowane gdzie indziej. Miejsca pracy, które ewentualnie miałyby tu powstać, no niestety będą przeniesione gdzie indziej, jednakże nie możemy ryzykować przy dużym projekcie inwestycyjnym, również dofinansowanym z pieniędzy unijnych, jakiegoś poślizgu lub wręcz niezrealizowania inwestycji z powodu, powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, utrudnień urzędniczych. Dziś przewoźnik zatrudnia 600 osób. W hali serwisowo-naprawczej, jaka powstaje przy ulicy Pątnowskiej w Legnicy, zatrudnienie znaleźć miało kolejnych 200 osób. A to tylko pierwsza z dwóch, jakie mają tu być wzniesione. Niestety, spółka od wielu miesięcy nie może uzyskać zgody na korzystanie z miejskiej drogi, jedynej prowadzącej na teren inwestycji. Dlaczego? Bo zdaniem urzędników to Koleje Dolnośląskie są odpowiedzialne za notoryczne zalania ulicy pod wiaduktem za każdym razem, gdy mamy do czynienia z dużą ulewą. Spółce wydano szereg zaleceń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na własnym terenie, które wypełniła. Kiedy jednak Zarząd Dróg Miejskich nakazał budowę kolektora na własnym gruncie i od tego uzależnił wydanie decyzji, władze spółki straciły cierpliwość. Musimy po prostu na poważnie przemyśleć naszą tu obecność. Jeśli my, jako jeden z największych pracodawców w mieście, nie możemy na swoim terenie zrealizować dosyć prostej inwestycji, to myślę, że jest wiele miast, które przyjmą nas z otwartymi ramionami.
Zapowiedź przeniesienia siedziby marszałkowskiej spółki w Urzędzie Miasta wywołała popłoch. Tadeusz Szakowski nie chciał komentować tej sprawy. Zarówno on, jak i jego urzędnicy sprawili wrażenie mocno zaskoczonych. Nie starczyłoby mi czasu na wymienienie tego, ile wspólnych działań przeprowadziliśmy i to, jakim szczególnym dla nas jest partnerem, jakim szczególnym dla nas są partnerem Koleje Dolnośląskie. Także myślę, że jeżeli wymaga jakaś sprawa porozumienia i rozmowy, to na pewno takiej rozmowy dojdzie. W tej sytuacji warto przypomnieć, że w 2016 roku prezydent Legnicy z Kolejami Dolnośląskimi podpisał umowę, na mocy której powstała klasa patronacka, mająca zapewnić kadrę specjalistów, którzy pracę znaleźć mają w halach serwisowych, tych samych, których budowę uniemożliwia od miesięcy Zarząd Dróg Miejskich. Jak sprawę komentują opozycyjni wobec krakowskiego politycy? Czytamy w gazetkach naszych Legnica, wspaniałe miasto do inwestycji, Legnica Smart City, a w ciągu 4 miesięcy nie jesteśmy w stanie wydać decyzji, która pozwoli inwestorowi, który już jest na terenie miasta, budować, wydatkować kolejne pieniądze, tworzyć nowe miejsca pracy. Jest to dość specyficzny inwestor, bo to jest spółka samorządowa. Ja przyznam szczerze, no naprawdę, to są jakieś granice absurdu, których już zaczynamy dotykać. Należy wszystko zrobić i tutaj apelujemy również do władz miasta o to, żeby jednak skłonić się ku temu, aby stworzyć optymalne warunki dla przedsiębiorczości, dla Kolei Dolnośląskiej, żeby ta inwestycja, która była zapowiadana ponad rok temu, mogła być w pełni zrealizowana. Zaskakujący zwrot akcji przynosi niespodziewana wiadomość. Ku zdziwieniu naszemu, ale także zarządu Kolei Dolnośląskich, okazuje się, że decyzja umożliwiająca inwestycje na Pontowskiej nagle zostaje wydana. Bezwarunkowo, w trakcie realizacji tego materiału. Najsmutniejsze jest to, że wszystko da się zrobić dopiero wówczas, gdy pojawiają się dziennikarze. Setki miejsc pracy i miliony dla miasta, przynajmniej na razie, wydają się być uratowane. Czy Koleje Dolnośląskie z Legnicy odjadą? To pytanie wciąż otwarte. Bartłomiej Rodak, Wydarzenia. Przed Sądem Rejonowym w Legnicy rozpoczął się proces przeciwko wychowawczyni z miejscowego domu dziecka. 32-letnia Krystyna B. oskarżona jest o stosowanie przemocy wobec 10-letniej podopiecznej. Kobieta, której grozi do 3 lat więzienia, nie przyznaje się do winy. Jesienią ubiegłego roku prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak otrzymała film, na którym widać i słychać wychowawczynię z domu dziecka przy ulicy Wandy, która w brutalny sposób próbuje wyciągnąć z łóżka jedną z podopiecznych. Zdaniem śledczych Krystyna B. stosowała przemoc fizyczną i psychiczną wobec małoletniej, polegającą na szarpaniu, popychaniu i wykręcaniu rąk. Zmuszała ją do wstania z łóżka i ubrania się, czym działała na szkodę małoletniej pokrzywdzonej. To jest o przestępstwo z artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego. Autorką filmu jest niemal dorosła Maria, która mieszkała w jednym pokoju z 10-letnią Amandą. Młodsza z dziewcząt miała notoryczne problemy z pobudką i dotarciem do szkoły na czas. Zdaniem Krystyny B. obie podopieczne ukartowały całą sytuację i celowo sprowokowały opiekunkę do nerwowego zachowania. Ważnym sformułowaniem według mnie jest powiedzenie w zeznaniach Amandy, że ona nie chciała tego nagrania, że Marysia jej mówiła o tym i że słyszała, że jest nagrywana. Dziecko skoro słyszy, to wie, a skoro wie, to może modelować swoje zachowanie. Na pytanie sądu, dlaczego podopieczne postanowiły sprowokować akurat tę oskarżoną, a nie jakiegokolwiek innego wychowawcę, Krystyna B. odparła, że zeznawała w sprawach karnych przeciwko braciom obu dziewcząt, stąd mogły mieć do niej osobiste pretensje. Zawsze w swojej pracy wychowawcy kierowałam się dobrem dziecka, czyli na przykładzie tym kierowałam się również dobrem Amandy, żeby realizowała obowiązek szkolny, bo skoro na rodzicach w domu ciąży obowiązek posłania dziecka do szkoły, tak na wychowawcy ciąży obowiązek dopilnowania tego, żeby Amanda chodziła do szkoły, wstawała i realizowała obowiązek szkolny. Uczyła się, żeby nie miała straconych godzin lekcyjnych, tak? Bo skoro dziewczynka przyszła do nas w trzeciej klasie, w połowie trzeciej klasie podstawówki, a wydarzenie, które zostało nagrane, było w pierwszym semestrze czwartej klasy, no to można przypuszczać i rokować, że jej nauka po prostu kiepsko wygląda. Po tym jak oskarżona określiła siebie jako opiekuna energicznego, konsekwentnego i zawsze uśmiechniętego, po jej policzkach spłynęły łzy. Sąd ogłosił 2-minutową przerwę w składaniu zeznań, by dać kobiecie czas na uspokojenie emocji. Od listopada Krystyna B. ma bowiem prokuratorski zakaz wykonywania czynności wychowawczych. Żal mam ogromny, ponieważ dopiero po mojej sytuacji w placówce zostało zorganizowane szkolenie dla pracowników, w sensie wychowawców, tak?
pedagoga, psychologa, szkolenie na temat wypalenia zawodowego, gdzie ja byłam pracownikiem 10 lat, przeszłam wszystkie szczeble awansu w tym miejscu pracy, mam niejedne studia skończone za swoje własne zarobione pieniądze i nikt nie wpadł na to wcześniej, że skoro pracujemy z dziećmi z trudnościami wychowawczymi, tak, z zaburzonymi, nie zagwarantowano nam wsparcia i bezpieczeństwa poprzez na przykład takie szkolenia. Oskarżona szczegółowo wyjaśniała, co dokładnie miała na myśli, mówiąc do pokrzywdzonej, że na przykład będzie miała przerąbane i zero kontaktów z statusem. Przyznała, że zastosowane przez nią skróty myślowe były nieadekwatne i uważa, że nigdy nie powinny paść z jej ust. Równocześnie przyznała, że Amanda jest trudnym dzieckiem. Po ataku na jedną z wychowawczyń trafiła nawet na 2-miesięczną obserwację do szpitala psychiatrycznego w Miliczu. Kolejna odsłona procesu odbędzie się dopiero po wakacjach. Składowisko było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak zeznawał w lubińskim sądzie rejonowym jeden z dwóch oskarżonych. Sprawa dotyczy składowiska odpadów w Kłopotowie w gminie Lubin. Składane dziś przez Roberta S. wyjaśnienia dotyczyły sposobu składowania odpadów i instalacji pieca, w którym spółka zamierzała spalać odpady z aluminium. Zdaniem prokuratury firma Air Power nie zadbała o odpowiednie warunki składowania odpadów niebezpiecznych w Kłopotowie. Badanie gleby z terenu składowiska wykazało m.in. znaczne przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu, cynku i miedzi. Dyrektor firmy Robert S. tłumaczył dziś w sądzie m.in. w jaki sposób składowane były odpady. Można gromadzić odpady, nawet mieszać te odpady z różnych grup odpadów, pod warunkiem, że ich charakterystyka celem kolejnego wykorzystania jest taka sama. Prokuratura postawiła także zarzuty byłemu prezesowi firmy, który na dzisiejszą rozprawę się nie stawił. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. Oskarżony Robert S. nie chciał komentować sprawy przed kamerą do ukończenia procesu. Za przestępstwo nieodpowiedniego postępowania z odpadami grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Tradycyjnie podczas pierwszego weekendu czerwca swoje święto obchodziła Ścinawa. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez miejscowe Centrum Kultury. Choć pogoda nie dopisała, mieszkańcy bawili się przy muzyce Stachurskiego. Wręczono również nagrodę miasta i gminy, która trafiła do strażaków z OSP w Ścinawie. Tegoroczne Dni Ścinawy połączono z Dniem Dziecka oraz tematyką myśliwską. Dopisali mieszkańcy, jedynie pogoda spłatała figla. Pogodę mamy w kratkę, wczoraj piękny dzień, gorąco. Niektórzy narzekali na to, że za wysoka temperatura, dzisiaj troszeczkę inaczej, deszczowo. Ale mimo tej kapryśnej pogody w kratkę, wczoraj bardzo wielu mieszkańców przy Gwieździe Wieczoru, czyli przy panu Tomaszu Karolaku i zespole Pączki w Tłuszczu, bawiło się tutaj przed ścinawską sceną. Dla najmłodszych przygotowano występy artystyczne prezentowane przez starszych kolegów. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się tak zwane dmuchańce. Bardzo mi się podoba. Świetne wszystkie dzieci tak ładnie występują. Czekamy jeszcze na wyspę zespołu ścinawskiego. Będzie zespół ze Ścinawy, będzie śpiewał. Nawet nieźle, tylko pogoda, żeby była. Ponieważ program tegorocznych Dni Ścinawy poświęcono kulturze łowieckiej, mieszkańcy mogli zobaczyć wiele fascynujących zwyczajów i rytuałów towarzyszących polowaniom. Podczas uroczystości nagrodzono m.in. najlepszych sygnalistów. Bardzo ważne, bo chcę jak najwięcej pozdobywać tych miejsc i bardzo się z tego powodu cieszę. A brane pod uwagę były różne walory muzyczne, m.in. czy dobrze melodia zagrana, czy było czysto, artykulacyjnie, tempo i tak dalej. Także to wszystko mamy regulaminowo objęte i podczas tych przesłuchań właśnie te wszystkie walory są oceniane. Adepci sztuki łowieckiej mogli się też nauczyć trudnej sztuki wabienia jeleni. Pokaz tej umiejętności dał emerytowany leśnik, autor książek i nauczyciel Bogdan Michalak. To jest sztuczka, którą trzeba się uczyć wiele lat, bo żeby przechycić jelenia, który ma, jak powiedziałem na scenie, wspaniałe ucho muzyczne, w skrócie mówiąc, on się nie da nabrać na byle co, jemu trzeba tak pokazać sztukę wabienia, żeby on wziął tego, który ją pokazuje, za drugiego jelenia. Na plenerowej scenie zaprezentowali się artyści z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie. Nie mogło również zabraknąć miejscowego zespołu folklorystycznego. W Ścinawie bardzo często występujemy, na dożynkach, na dniach Ścinawy, ale ma
marzy nam się, żeby wyjeżdżać gdzieś poza Ścinawę. Mamy folklor lwowski, folklor nasz ludowy, piosenki patriotyczne, piosenki obrzędowe. Przy okazji Dni Ścinawy wręczono również Nagrodę Miasta i Gminy, która jednogłośną decyzją radnych trafiła w tym roku do strażaków z OSP Ścinawa. Myślę, że to był dobry wybór, tym bardziej, że tak jak już było dzisiaj powiedziane, Ścinawska OSP obchodzi 70-lecie istnienia. Przez tyle lat funkcjonuje tutaj i pomaga mieszkańcom właśnie ratować życie, imienie mieszkańców naszego miasta. To jest szczególna nagroda i to jest zasługa wszystkich strażaków, którzy tworzyli tą jednostkę przez 70 lat. Ci, którzy założyli tą jednostkę i ci, którzy są teraz obecni. Zwieńczeniem dwudniowego świętowania był koncert Stachurskiego. Deszczowa pogoda nie zniechęciła mieszkańców, którzy bawili się na koncercie gwiazdy. Blisko 350 osób wzięło udział w drugiej edycji biegu Kopernika w Lubinie. Zawodnicy mieli do pokonania 4-kilometrową trasę ulicami miasta. Biegowi głównemu towarzyszyły dni otwarte w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie oraz piknik rodzinny. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. Inicjatorką akcji jest mama jednego z uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lubinie. Jak się zorientowałem, jakie to jest przedsięwzięcie, ile trzeba różnych rzeczy załatwić, to tak trochę się wahałem, ale po ubiegłorocznym biegu już byłem do końca przekonany, że będziemy to robić. Grono też to bardzo zaakceptowało. Bieg Kopernika ma również na celu promocję placówki, mówi dyrektor szkoły. Taki sportowy akcent w szkole, która wygrywa różnego rodzaju rywalizacje międzyszkolne, był potrzebny. Ja kiedyś też trenowałem, w związku z tym to dla mnie było taki mały resentyment, a z drugiej strony uważam, że coraz chętniej propagujemy taki zdrowy styl bycia. Wszyscy chodzą po fitnessach, biegają, więc to też będzie przyciągało do szkoły. Wśród zawodników znaleźli się zarówno amatorzy, jak i zawodowi biegacze, uczniowie oraz absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego. Niektórzy pokonać 4 kilometry postanowili całą rodziną. Jesteśmy absolwentami pierwszego liceum, a druga taka nasza prywatna sprawa to, że ja biegnę pierwszy raz i Nela biegnie pierwszy raz. Dzieci uprawiają tenis, chodzą na pływalnie, jeździmy rowerami. Także taka aktywność sportowa jest nam bliska. A tobie jak się biegło ogólnie? Dobrze, wyprzedziłam rodziców i koleżankę. Jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego biegu? Tylko WF-em i taka rozciąganka przed tym. Nic więcej. Pierwszy na mecie pojawił się Artur Niedźwiecki, który na udział w biegu zdecydował się w ostatniej chwili. Wróciłem dzisiaj z pracy o 3 nad ranem, położyłem się spać o 5, wstałem o 7, 2 godziny spałem, przyszedłem pobiegać po prostu. Ja biegam regularnie, cały czas biegam. Teraz akurat od 2 tygodni zacząłem z powrotem przygotowania, bo w kwietniu biegłem maraton, miałem roztrenowania, od 2 tygodni wracałem do treningów powoli. Do kolejnego celu na jesień. Pierwszą kobietą natomiast była Maja Kowalska, dla której wygrana była sporym zaskoczeniem. Szczerze powiedziawszy, dowiedziałam się, że jestem zwycięzcą, kiedy pani do mnie podeszła, także jestem w pełni zaskoczona i bardzo szczęśliwa. I mam w sobie takie przeświadczenie, że jednak te lata treningu, mimo to, że była iluś tam miesięczna przerwa, pozwalają mi na to, żeby dać sobie wszystko i ta chęć zwycięstwa, ta walka sportowa pozwala mi osiągnąć cele, o których się marzy. Mimo dużego zainteresowania imprezą, organizatorzy nie mają w planach zwiększenia limitu uczestników ani kilometrów do pokonania. 500 uznaliśmy, że to jest nasze maksymalne możliwości tutaj, powiedzmy, organizacyjne i to jest limit. W tym roku jeszcze go nie osiągnęliśmy, ale w ubiegłym roku było przekroczone ledwo 200, w tym roku już mamy ponad 300 zdecydowanie. W związku z tym myślę, że w którymś momencie będzie to te 500 i będziemy się tego trzymać. Na mecie zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Następnie odbył się piknik rodzinny, pokaz artystyczny w wykonaniu uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz wręczenie dyplomów i pucharów zwycięzcom. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.